Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na nową serię na kanale z gry Avatar Frontiers of Pandora. No nie ukrywam, że jestem niesłychanie ciekaw, jak ten tytuł się prezentuje, czy mamy do czynienia z hitem, czy może dobrym średniaczkiem. Z tego co widziałem, graficznie wygląda to bardzo ładnie, dźwiękowo również, no ale to co najważniejsze, czyli fabuła i radość z rozgrywki, no jest dopiero przed nami, więc w tym momencie nic więcej na ten temat nie powiem, bo nie wiem, ale dlatego też rozpoczynamy nową grę i zobaczymy, z czym to się je. A z tego co słyszałem, to jedzenie akurat w tej grze jest bardzo ważne. Good morning. Let's review the ambassador program. When the RDA discovered Pandora... You can't discover something that was there all along. Javi, when we say discovered, we mean it was the first time humans came here. When we arrived, we realized that this was an opportunity to create beneficial relationships with the indigenous peoples. We created avatars like mine to help create relationships with the Na'vi. And when you graduate, it'll be your job as ambassadors to... reach out to the Na'vi clans and to help us to create those alliances. Can anyone tell me how that can be done? The RDA can share their medicines, technologies, and knowledge. That's absolutely correct, Taylor. Director Mercer, we have been going over TAP's mission as you requested. Why would Na'vi want to have alliances with you? Alma. You have no idea what life is like out there, Ahari. It's savage. We found you as children. After your clan abandoned you, we have given you a future. Purpose. Our clan would never have abandoned us. Built up on its land. I allowed you to keep that dirty trinket under the condition it remained in your bunk. Hand it over. It was our mother's. It's not a dirty trinket. You don't even know what a song chord is. Ahari? It's just a broken string. I know this is difficult for you, but you have to accept that your mother abandoned you. Liar! You all know the rules. No physical contact. No dinner for any of you. Director Mercer, sir! Manor? Manor, t'enzi. Aungangahu, tam. Satwe lunit solani moon. Satona fol aungat kamalunge. You're supposed to be speaking English on base. When you cry out at night, Taylan, you cry out in Na'vi! Why do you always take Mercer's side? Director Mercer saved us! Taylan, they took us from our families. We are saplings cut from our roots. We may not remember where we're from, but we can still grow, out there, on Pandora. I can't even remember the words of our clan's songs anymore. We can sing them, even without words. We can't let them strip the Na'vi out of us. We have to do something before it's too late. We are stronger than them now. I felt it in the classroom with the Mercer. We can end this tonight. I have an idea.
na kenna kelku. Good job, Daylan. Now we have to hurry. We only have a few minutes breathing the air before we're going to need masks. We found them. I'm very disappointed in you. We have given you this privileged life, and you want to throw it all away. We don't want your privileged life. We belong out there. No, you belong to us. You cannot fathom how much we have invested in you. We saved you, gave you a home, an identity. We already had an identity. We are not me. No! You are what I made you. We may not remember the words, but we can still sing the songs of our people. Stop singing. I said shut up! Stop singing! We are going home. Aunga kenna kelku. I'm warning you, Ahari. Not another step! Sao matela. Wengiva na kelku. Stop right there! What did you do? No! So today we will continue our talk about Earth economics and the laws of supply and demand. Why do we have to use human weapons? Nor? We've been over this. Pandora is a very dangerous place. But we've hardly seen Pandora. How do we know what we're protecting ourselves against? Cortez, I need to talk to you over here, now. Look, orders have come down from Hell's Gate. We are being evacuated from Pandora. I need you to grab your stuff before the panic starts. What? Look, we have lost Pandora. Some Avatar driver named Jake Sully went full native, turned the Na'vi on us. That's why you can't trust any of them. I need you to get your stuff together and get back to your old dad body now. Puppet show is over. Okay, everyone, collect your things. Hey, Cortez, I will handle this. You need to go. You know what to do. What are you doing? You'll be safe here. Is Mercer leaving us? We are no longer of use to him. No! I won't believe it! Hurry, you need to hide! Let us go. We can take them. We can escape to Pandora! There are soldiers everywhere! You won't make a single step! This is our chance to be free. This is your only chance to survive. What about you? You're just gonna go to sleep. For a little while. It won't be long, okay? Gorzej jak to drzemka na kolejne 8 lat, ale przynajmniej będzie opcja się wyspać. No a teraz...
Może nie 8 lat, ale kilkanaście minut na tworzenie postaci. Zaraz zobaczymy, jakie mamy tutaj opcje. Nie, w sumie nie będzie... A, jeszcze jest dostosuj twarz. Ło kurcze, to zaczynamy zabawę. No dobra, twarz później. Na szczęście włosy dają nam trochę mniejsze możliwości zabawy. No i skóra to, jak rozumiem, dodatki różnego rodzaju. No i powiem wam, że spędziłem trochę czasu w tym narzędziu i jakoś tak żeński awatar do mnie jednak ostatecznie bardziej przemawia. Może czegoś o sobie nie wiem, może jakoś tak to mi bardziej pasuje, ale nawet pomijając kwestię wyglądu, bo to i tak jest gra z pierwszej osoby, więc to nie ma takiego znaczenia, to jakoś ten głos... bardziej do mnie przemawia niż ten męski. I trochę to straszne, ale na podstawie tego jednego zdania ostatecznie zmieniłem decyzję, chociaż, no właśnie, to jest dopiero początek naszej przygody. Jakby były jakieś sugestie, żeby jednak wrócić do męskiej postaci, tak by się prezentowała mniej więcej, no to zawsze jeszcze można coś tutaj zrobić na tym etapie rozgrywki. Lecimy! I thought I lost you. All of you. What's going on? What happened? Been asleep for a while. A long, long while. Rongatikame. Must you prod at them like this? If they can walk, they can walk. The rest we have to leave. But the RDA left, didn't they? And you left us here. The Sky People have returned, Sarantu. Sarantu? No one has ever called me that. That is your clan. And a mighty one at that. We thought you were lost to this world, but this Dreamwalker thought to lock you up in a box instead. I'll explain when we get back. But for now, you take it easy. Your body's still waking up. No! Did we? Did everyone make it? I'm here. Nord and Talon too. We're safe. We're getting out! At last! It's really happening! We're all getting out! Together! Oh, why does it look so different in here? Can we hurry things up? RDA are en route. You can have your reunion later. Come, eat. You will need your strength. We found rations in the canteen. There's probably more. I think there's more. Znajdź? Kurczę, ale najpierw to odnajdź się w tym świecie. To ile czasu nas to nie było? Mogliby powiedzieć. Don't touch me with that. I'm sorry. Treating that thing wasn't really part of my training. Come on, we gotta go. Who are these people? Precious people? Wyschnięta. Lepsze to niż spleśniała. O! Oho! No tak to jest, nagrywać za dnia, ale możemy wracać do świata. Tylko co, najpierw nam sugerują, żeby coś zjeść przed wyruszeniem wyprawy. Uzupełnij zawartość żołądka. A, czyli to nas leczy przy okazji. No dobra, dobre wieści. Children, they're alive. Cortez. She always thought we were making pets and not soldiers. Get rid of them. One got out! Miłe to, że nawet rzeczy martwe z nami współpracują. Znaczy, mam tu na myśli technikę i ten cały sprzęt, który nas otacza, a niekoniecznie przyjaciół, który gdzieś tam zostawiliśmy. Czy oni nas zostawili?
No cóż, ale trzeba przyznać, że Hop się aż tak mocno nie postarzał, to tam... Aż tak długo to też chyba nie spaliśmy w takim wypadku. O! O kurczę, będzie trzeba nauczyć się wejść. Wyżej możemy po ścianach biegać? No cóż, wszystko przed nami, żeby poznać zasady panujące w tym świecie. No ten ślizg całkiem nieźle wchodzi. Można się faktycznie poczuć jak w Far Cry'u. Jak gdzieś były tam swego czasu tego typu przewidywania. Ludzie, spokojnie, bo my z pełnym brzuchem biegniemy, no właśnie. O, a dobra, zacięły się. Sporo ich tutaj. One more made it. Over here. Are you all right? No to wygląda. Lepiej nie będzie. Here, take this. A radio? Put it in your ear. It is tuned to our frequency. You've been busy. They were looking for you. They found me. You need to move. Now. Wait, what's your name? Sortleg, one of the last of my clan. I am here so you will not be the last of yours. Keep moving, fast and quiet. Go. Skoro tak. Może trzeba było jakiegoś mniejszego tego awatara zrobić. Jak najmniejszą głowę, jak najmniejsze uszy. Those soldiers are everywhere. It's okay, breathe. Look for a way out. Zawsze to kilka milimetrów. Mniej szans na to, że nas trafią. Czy też zobaczą? Być może to milimetry decydujące o życiu bądź śmierci. Nie widzi nas? A nie, to tak to nie zobaczy. Wychodzimy stąd. Sodlek, can you hear me? Where is everyone else? Did they get out? I'm making sure they do. Are you safe? For now, I think. Let me worry about the others. Just keep moving. Domyślam się, że mimo wszystko lepiej biec. O! No to właśnie, z perspektywy fabuły dowiemy się, czy dane nam było już widzieć Pandorę jakoś lepiej do tej pory, czy nie do końca. Niebieszczaki. Jakby spółki z Biedronki ściągnięte, no to... How can a place so weird be so boring? That was close. You really know how to bore someone, don't you? Do not let them escape! Shoot to kill! No, z tak zorientowanymi, wyszkolonymi żołnierzami, to nie ma obaw, żebyśmy przeżyli. O! Już bardziej boję się tej dzikiej natury, która nas tam gdzieś oczekuje. Czujna? Coś z tym? A, faktycznie. Jak wyjdziemy z tego cało, będziemy mogli zostać elektrykiem. Dobra, skok! Nie wiem, czy to nie jest moment, w którym powinniśmy zacząć się bić na pięści, ale z drugiej strony... Po co robić sobie zły PR wśród ludzi? No dobrze, Solek. Mam nadzieję, że się nie pożegnamy. Liczyłem na coś więcej z tej znajomości. Teraz mnie zastanawia, czy jakbyśmy grali tutaj facetem,
to znowu, czy Solek byłby kobietą, czy Solek zawsze jest Solkiem? I czy z Solkiem wiążą się jakieś jeszcze inne tam sytuacje? Czy może... Faktycznie trochę to zagrzybiałe to wszystko. Może za bardzo już uciekam tu z pomysłami na Awatara. Za dużo Baldura w życiu. Kilka godzin spędziłem ostatnio w dniu. Więc wiem, jak te znajomości mogą się kończyć. Gotcha. What'd you catch, Harding? You don't gotta worry about this one. It hasn't got anywhere near the fight its sister did. Murderer. Well, look where it got her. Such a shame. They could have been of use once. But now there are no Na'vi ambassadors. Only Na'vi obstacles. Wrong! No proszę, on żyje. Radę to jakoś wyjść? Solek, are you okay? That was way too close. Solek! Strasznie tajemniczy ten Solek, tak. Pojawia się i znika. No i powoli trafiamy do świata, na jaki chyba tutaj liczyłem zobaczyć. Więcej zieleni, więcej słońca. Znaczy słońca jeszcze nie mamy, ale robi się tak przyjemnie, nawet w uszach. Może na chwilę się wyciszę? I to jest to, na co czekałem. Te widoczki, ta Pandora. Możemy się przebiec po okolicy, tak to? Nacieszmy się wolnością. Hello? Maybe the others followed the water. W sumie idąc wodą, zostawiamy mniej śladów. Chyba. Jakoś tak to tam działało. Nowe wpisy na temat postaci, nowe atuty, to moment. Zatrzymajmy się w jakimś ładnym miejscu, tak żeby nacieszyć w ogóle oko. O, można cię podnieść? Nie, ty pomagasz czy trujesz, bo nie wiem. My nie stąd, dopiero się uczymy zasad. Nie, tam będzie jeszcze ładniejszy widok. O. More RDA. What happened? Właśnie, nie wygląda to za dobrze, ale tutaj musiałem przycupnąć na chwilę. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Poszukaj stacji paliw. To z widokiem na wodospad. O! No, na tapetę. Pokażcie nam, jak wygląda menu. Jak wygląda świat? O! A, dobra, to jest, stąd przyszliśmy. Do tego miejsca zmierzamy. Świat... Nie wiem, ktoś kojarzy, z którego Far Cry'a mapka? Nie no, żarty na bok. Świat całkiem ambitny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak ruszymy w niego tam gdzieś dalej. Wiem, że mamy trochę popływać, trochę polatać, więc potrzebujemy nieco przestrzeni, żeby się rozwinąć. Cóż tam dalej mamy? Zadania. Pandora. Udało mi się wydostać z placówki FAB i nareszcie znów zobaczyć dom. Pandorę. Tyle czasu. Postać. Tu moglibyśmy się przebrać. I rozumiem, że będziemy z tego korzystać docelowo, jak tylko znajdziemy jakieś nowe rzeczy, bo no. Póki co mamy to, co nam dali. Max, co z tego będzie? Zebrałem to coś, co... A nie, to jest żywność po prostu. Myślę, że to ten dziwny krzak, który próbował nas chyba otruć. Albo coś innego się tam działo. Sakwa łowcy. Ale to do odebrania? To już możemy odebrać? Szybko zobaczę, co tu mamy. To być może z wersji jakiejś deluxe, tak? To wynika.
Nowy strój, nowa broń, albo dobra, to może jeszcze nie w tym odcinku, nie będziemy kombinować, idźmy tak, jak nas tutaj gra stworzyła, no dzienniki to wiadomo, wprowadzenie do świata i tak dalej, idźmy jeszcze tak, jak nas gra to stworzyła, a później będziemy kombinować, w co się ubrać, bo z tego co rozumiem, no to raczej warto na początek sobie te stroje odpalić, później już mogę nie mieć takiego bonusu, tylko tak na głodnego to się średnio biega, o, proszę bardzo. Tu chcieliśmy się dostać, czy właśnie pakujemy się z powrotem do bazy? Dopiero co uciekliśmy, już nam starczy. Co za dużo to niezdrowo tej zieleni. Dzień dobry. Stacja paliw. Nie, to mieliśmy się tu dostać. Trochę jak bazy Far Cry znów. O! Amunicja, widzę na przyszłość. Zbieraj. Nie ma tak dobrze. Ale co muszę przyznać, no wizualnie gra prezentuje się naprawdę ładnie. Dźwiękowo też cieszy ucho, więc teraz tak naprawdę zależy, jak sam gameplay będzie tutaj wyglądał. No i sama fabuła, na ile będzie angażująca, a na ile załóżmy na przykład skoczą na misje kurierskie. No to jest ta najważniejsza część gier, jakby nie patrzeć, fabuła. Ale jeżeli dali radę i tu, no to jestem na tak. Chociaż to dopiero pierwsze chwile z grą, więc... Poczekajmy z oceną, przynajmniej do 10-15 odcinka. Jest żarcie, czekaj Solek, są rzeczy ważne i ważniejsze. Potrawy mogą wywołać różne efekty? To ciekawe, jaki efekt po grochówce tutaj mają. Now you see what they kept you from. Your true home. You saved me. You can't keep fighting. I will help you this time. Czyli co, dobijemy chłopa, żeby się nie męczył, czy jak? You will need arrows. Wood in the underbrush is pliable. You will find it. Simply focus your senses. My senses? They taught you to be human, but you are Na'vi. See the forest as I do. Faktycznie. This is your home. It will speak to you if you let it. Let your senses guide you. No graliśmy w Primala, wiemy jak to działa. Jeszcze tyle pamiętam, chyba. Okay, I got it. Now you have all you need to craft arrows as I do. Sharpen them to pierce human metal. Serio, aż tak dobre te strzały, ale co to z jednego. Po jednym patyku zbieramy, chyba że później będą jakieś umiejętności. Zbieraj dwa naraz. No dobra, to co? Standardowo L1 i wytwarzanie, tak? Tak. No to wygląda. Wykonaj 10. A, no to spoko. O, tu gorzej. Dapofen. I need a pot. From a Dapofen plant. I'll find one. Don't worry. Near the shore. They grow by water. Brzmi jak coś z Gwiezdnych Wojen bardziej ten Dapofet. Rośnie nad wodą, no to chyba wiemy, gdzie woda była. Chyba, że jakaś inna woda nam potrzebna. Moment, zmysły, co to jest? Sprawdź. Fontanna drzewo. Drzewo pokryte strąkami wypełnione wodą, które pękają, gdy w pełni dojrzeją lub zostaną szkodzone. I co my mamy? Wow! To jakby chcieć wyciągnąć z tego więcej. O kurczę, ale to dla fanów Awatara, jaka opcja, żeby poznać ten świat. Bardzo, bardzo dobrze. Możemy wyciągnąć coś z tego drzewa? Dawaj wodę. Nie, to nie. Idziemy. Fajnie, że gość nam dał łuk. Powiedział, gdzie szukać tego jego Boba Fetta. Czy Boba Fruta, może tak. Ale nie wiemy, kogo powinniśmy się obawiać w tym świecie. Prócz ludzi. Chociaż słyszeliśmy, że Jack, no, jest jaki jest, jest inny niż wszyscy. Oj, chcesz nas skrzywdzić? My skrzywdzimy ciebie. Oj, tu jest więcej tego. Dobra, ale wygląda jakby chciała nam zrobić krzywdę, więc należało się. A, otwórz mapę, żeby znaleźć otoczenie, ale to i tak mam nadzieję, że w miarę dobrze idziemy. Punkt orientacyjny na mapie. Okej. No mieliśmy pójść tam wyżej, zeszliśmy niżej, ale to pójdziemy sobie wzdłuż wody, znajdziemy coś. To się jakoś tu łączy, mam nadzieję. A możemy pływać? Widzę rybkę. Chyba widzę bobofruty tutaj w okolicy.
Można pływać. No ale w sumie to nie jest zaskoczenie. Już Far Cry 1, tak? To robił robotę z wodą. Więc po tylu latach to chyba aż dziwne. Soldiers. Oho. I co? Na pewno źli? Oby tak. Bo nie pytaliśmy o zdanie. A ty jesteś... Oj. Może nie jest złe. Oby. A stąd mieliśmy strzelać. No nie, my jesteśmy snajperem. On my way back. There were more soldiers. Sakwa jest pełna. Gdzie ci żołnierze padli? Bo chcę zobaczyć, czy można coś z nich wyciągnąć. Nie, niestety nie. Czyli to. Beznadziejna sprawa z nimi przed śmiercią i po śmierci. Jeszcze taka ciekawostka dla fanów takiej, powiedzmy, imersji. O, w końcu się znów spotykamy. Nie, to L3 było sprawdzenie. Dychanie zarodników tymczasowo poprawia przepływ krwi. A, czyli to jest dobra rzecz. No to dobrze. Taka ciekawostka, bo można sobie odpalić dwa tryby prowadzenia gracza. W sumie musiałbym zobaczyć, który mamy domyślnie. Jeden jest taki eksploracyjny, czyli na przykład nam gość mówi, że idź bobofruta mu przynieś i leci się, szuka tego. A drugi jest taki, że mamy znacznik na mapie, gdzie ten bobofrut potrafi leżeć. Jakbyśmy chcieli... Myślę, że... A widzę tam jakiś robot. Ale mieliśmy niszczyć stal tymi strzałami, więc sorry robocie... Oj, o! Znikasz z map, ale to co, to w ogóle doleci do niego? Nie, to przestrzeliło. A to nie dolatuje, mam wrażenie, tak. Gdzie trzeba popracować nad tym. A zaraz podejdziemy do hopa. Szczególnie liczę, że to coś więcej wyciągniemy z tego. Chociaż to nam dane będzie wziąć. Chciałem powiedzieć, że szczególnie, że mamy możliwość wytworzenia lepszej amunicji, ale niestety okazało się, że nie było tak dobrze tutaj. Oprócz tego jednego zwiadowcy mechanicznego, coś jeszcze tu się porusza? O! Stąd moglibyśmy go ściągnąć. No, ma trochę więcej życia niż zakłada... Oj! Może trzeba było się przekraść? A może go jakoś załatwimy? Wow! Wylecz się, dobra, fallback, a w dół. Dobra. Możemy szybko się przegrupować, przygotować sobie strzały. Także tego to nie wytworzymy, no. Ale nie, mamy chyba zniszczyć to tam do końca. Tylko może trzeba było... nie, hop też umiera. Hop też umiera. To zatrute strzały pewnie na te mechy poszły. Z nami to nie ten numer. Trzeba było brać giwery, jak dawali. No nie, z łuku. Masz ty jakieś słabe punkty? To trochę wygląda jakby... Miau! No, to jest chyba rozwiązanie naszych problemów. Słabe punkty tych wielkich robotów. Jesteś tu. Ale fajnie się strzela z tego łuku. Nawet nie wiem, czy wymienimy go na karabin. Ktoś tam jeszcze siedzi. Szczęście z mecha, chociaż na wpadną. Jesteś. I nic z tego mecha nie wyciągniemy? Jestem oburzony. O pewnie, Solek, zżarliśmy tylko twoją porcję leczniczą, ale jest tego więcej nad jeziorem. This is how we heal. You have no song cord. We had my mother's, but they stole it. We must change that. Wait! What should I do now? Do? You must discover your own way, Sarandu. And until then, join the resistance. But hear me. Those humans have the same enemy, but we're not the same. No, no, no! They are too close. Go, I'll meet you at base camp by the waterfall. W sumie wiemy, którędy do wodospadu. Tylko co jeżeli coś jeszcze tu było do podniesienia? Pokaż te zmysły. Sprawdź. A, o, te zmysły to też i ludzkie rzeczy tutaj ściągają.
Nawigacja, czyli w ten sposób możemy sobie obrać punkt. Okej. Okay. Tylko wciąż nie wiem, czy to jest ten tryb w takim razie eksploracyjny. Czy z ułatwieniem. W każdym razie podoba mi się tak, jak jest odpalone. Zobaczę do kolejnego odcinka, co i jak jeszcze tutaj może warto zmienić. Na przykład zakres pola widzenia trochę powiększyłem, bo wydaje mi się, że w tym widoku tak bardziej czuć wielkość naszego awatara. Co to jest na drzewie? Całe nic? Nie, tam coś jest. Flora. Do wspinaczki i schodzenia. Mają mocne pnącza. Okej, ale cofają się w obronie. No to zobaczymy. Wygodne. Teraz się czuję jak w takiej starej grze jeszcze, chyba na DOSa. Król Lew też biegał się po drzewach. Jo! No trochę zajmie pewnie odnalezienie się w tym świecie. A czy mam jakiś full damage, czy to nie jest taka straszna... Nie, nie jest taka straszna wysokość. Nie na ten ok. Otóż to. Ale co, z tego nic nie wyciągniemy? Jestem oburzony, tak strasznie nieintuicyjne te skrzynki, z których możemy coś wziąć, a z których niekoniecznie. Dobra, zmysły. To co, my na szczyt? Okej. Mam nadzieję, że tam będzie baza, gdzie da się odpocząć. Może nawet zapisać tę przygodę. Ale najgorzej, że... Dobra, fajnie się nam leciało na ten szczyt. Ale my chcemy dostać się wyżej. A potem idzie się wspinać? Nie, tak dobrze nie. Strzel do zamkniętej winorośli, okej. Okay. Czyli taka jak tu na przykład. Tylko weź wyciągnij łuk. Sorry naturo. Gra nam kazała. No jakby nie miała tego chowania tych pnączy używać do obrony. Mam wrażenie, że działa to odwrotnie. Ale dobrze, baza ruchu oporu też nam może wskazać, w jaką stronę ta gra... A to jest naładowany skok, już rozumiem. Cyk, dobra, tylko może... A możemy naładowany z rozpędu, jak biegniemy? Da się. Baza ruchu oporu nam też wskaże, w jaką stronę ta gra prawdopodobnie pójdzie. Tak, czy to będzie trochę na zasadzie, powiedzmy, The Division, że wbijamy do bazy ruchu oporu i mamy tam kilka misji do wykonania, czy... Czy bardziej może Far Cry też nam powiedzą, że słuchaj, jedź tu i tu. Jest misja do wykonania. Ło, myślałem, że zabraknie. Czy jeszcze inaczej, po prostu jest to taka jedna z baz fabularnych, gdzie chwilę pogadamy i lecimy dalej. Nie wiem, z nich coś wyciągamy, bo może powinienem polować na to. Ślad zapachowy, okej. Okay. W Primalu jednak polowaliśmy na część zwierząt. O, są lecznicze krzoki. Bobofruty. Dobre miejsce na bazę. Możemy schować ten łuk, żeby nie wyszło, że my tak od razu agresywnie podchodzimy. Dobra, idzie. Halo? Czeka tu ktoś na nas jeszcze? Zero zaskoczenia w tych ludziach. Trochę to przerażające. Myślę, że jak wbijemy tutaj, to będzie, że kto to przyszedł? Co to? Jak to? Ty żyjesz? To zaraz się okaże, że wszyscy nas znają. It is soundproof, Priya. Sorry, filter got stuck. Jin thinks he's got it figured out now. Oh my gosh, another one. I am so glad you're here since, you know, there's so few of you left. Oh god, I'm so sorry. Welcome to Resistance HQ. Right. Sorry. Oh well, Nati Kamie. What?
To co, piąteczka? Namierz cel. Okay. That went well. They like you. Everything's fine. Just breathe it out. Jedną rzecz bym tylko zmienił, a mianowicie podkręcił trochę ścieżkę dźwiękową, bo przyjemnie to przygrywa, chociaż mam wrażenie, że w tej bazie za cicho, jak na tak. To ładnie brzmi gdzieś tam w tle. No siema, w końcu jakieś znajome twarze. I'm so glad to see you. We heard the shooting and Alma said to run for it. Are you okay? Shaken. Sotlek got me out. Where are the others? Nella and Nor made it too. But they decided to spend time outside. I don't think they should. Isn't it dangerous? Don't worry, you're all safe now. That's what matters. What happened back there? Tap was in ruins. Mercer ordered it destroyed when they evacuated. I watched the walls collapse in. On you. I thought you were dead. Then Priya heard the RDA on the radio talking about a signal at Tap. I was afraid to hope. How long were we in there? It feels like you left yesterday. It should feel like that for you, but it's been nearly 16 years. What? 16? Alma. That can't be right. You need to understand. Seeing you all again today, you have no idea how much that means to me. I failed you. I won't make that mistake again, I promise. Look, take some time. Raj will get you cleaned up. Taylan knows his way around already. He can show you. This can be your home now. You'll see. Jedyne, co mam do zarzucenia, jak na ten moment, to te przejścia między rozmowami, czy... No właśnie, potrzebne jest to takie miękkie przełączanie ekranu. I don't know what to think about that. Almost right, though. We can be at home here. I feel it. And it's cool here, right? So much cool tech. Well, that is true, but don't you think they could use that advice more than most right now? He's over there. That's Raj? He's cool. Kinda. I think everyone's just getting used to us being around. You must be Raj. It's Rajinder. Oh, I'm sorry. Alma said... I know Alma. Alma calls me Raj. I don't know you. I'm new. Relax, new. I knew you were coming. Sleeping all this time. Oh, you must be well rested. I have fresh clothes ready for all of you. Alma didn't tell me you were missing a sense of humor as well. No, może mamy, ale nie tak specyficzne. Chcesz jeszcze pogadać? Odbierz nowy sprzęt. Gdzie jest twój nowy sprzęt? What'll it be today? Ale co to za zdrowie? A nie, to daje nam zdrowie. Myślałem, że mamy za zdrowie mu zapłacić, a to już za darmo nie ma. Musisz złom przynieść. O, a to odporność na obrażenia dystansowe. Luźna opaska. Kurczę, myślałem, że jakieś walkie-talkie. No to nam się przyda na pewno. Modyfikacja pasa, 3% skradania, a to nie, myślę, że więcej tego możemy pomieścić, rzeczy. Ale w sumie skradanie, o ile możemy to łączyć ze sobą, bo gorzej jak albo to, to wtedy, nie wiem, będzie trzeba przemyśleć. W każdym razie, odbierzmy to, co się nam należy, no nie będziemy w tych zwykłych spodniach biegać. Projekty, a kupione już wszystkie elementy, okej. Okay. Dzięki. Dzięki. To spójrzmy na siebie jeszcze z innej perspektywy. No to jak dają, to odbierz. O, już od razu lepiej. Tak można się poczuć. Jak w domu. Sakwa. Dobra, jedzenie może poczekać. O, przyrządź coś z tym składnikiem, by odkryć jego efekt. Czyli czeka nas gotowanie niebawem. Can I give you anything for these? You get a freebie this time. Special circumstances considering. Usually we take what we can get around here. If you find something good, let me know. Ty na pewno ubraniami handlujesz? Do they feel weird? I think I like them. Hmm.
I want to keep my hat and some other bits and try out some of the tech. You have to meet this Alex guy. He's like an inventor. You settled in fast. Well, it's weird being out of tap, but everyone here's been super nice. No ile to nie podstęp. Wiesz, jak to z tymi super nice osobami bywa. Są super nice, bo mają jakieś super potrzeby, czy super wymagania, czy super oczekiwania. To ty? Here you go. Have a look. No nie zmodyfikujemy łuku. Pewny chwyt. Obrażenie przy trafieniu w słaby punkt. Obrażenia przeciwko ZPZ. A, bo w sumie mamy też jeszcze tych tubylców. To ja bym nawet przetestował. Ten słaby punkt niech będzie. I co, to już jest dodane, czy będziemy musieli to zmajstrować coś? Talon! Can't keep away, I see. And you brought another Navi. Alex builds stuff. Mechanisms and technology for all kinds of communications and discovery. And a little chaos, if I have the tuning right. See this? This is Sid, my systems interrogation device. Good name, right? Bit of a mouthful, perhaps. Hajir thought it was a little much, but what does he know? I designed it with Navi in mind, a little troublemaker for RDA technology. Cobbled it together with old RDA parts. And tap parts. Yes, well, we could probably scratch that off, or paint over it, you know, if you like. I've been trying to get Alma to test it. Oh, we can test it. Can we? We can test it? That could be fun. I can make one for each of you. Go ahead. Get a feel for it. You take... W sumie zabawna sprawa, że czepia się tego tap na broni, jednocześnie gdy kumpel biega z tapem na koszulce. Przytrzymaj L1 i naciśnij A, aby się wsida. I'm actually hoping it can find the faulty wiring in our air filtration. See the wires running under the floors here? You should be able to track those to the maintenance panels. Give it a go. Okazuje się, że trochę za daleko poleciałem z naprawą, bo awaria jest w tym miejscu. I jak my mamy to zrobić? A, rozumiem, na R2 dopasować. To trochę jak ostatnio mieliśmy z Spider-Manem coś podobnego. Mind taking a quick look? The tool should lock on to the frequency. Easy peasy. Lemon squeezy. Ah, I miss lemons. Ej, no to tu też było zepsute. No, nie nasza wina, że nie od razu to wbiło. Nie, to inaczej. W Asasynie mieliśmy tę kradzież kieszonkową trochę na podobnej zasadzie. Jeszcze coś? No, że tu wszystko działa. Hey, Alex, I think I found the fault. Just a little hack and the system will reset. Do you mind? Resetuj. A, jeszcze coś? Nie to. Może odłóż broń. Kliknij. Strzel. To jakby dodatkowa rzecz w tym narzędziu była. Dobra, jest coś tu, ale... standardowo. Nawiguj, a to jest czasóweczka? Nie, chyba nie jest aż tak źle. Cyk, 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 cyk. I think I got it. Aha! You see? It is a useful tool, isn't it? I told Alma this. This is our future. I must say, I'm looking forward to seeing what you do with it. Nice to have one's work come to something. But I've ordered you about enough. Alma's gathering everyone for a briefing. I believe your friends are still exploring outside. Czyli co? Spotkaj się z Sarentu na zewnątrz kwatery głównej? To rozumiesz? O, jest wyjście nawet. As in, literally bumped into her? Ej. To nie wygląda jak miłe powitanie. Czy żebyśmy mieli się spotkać, a nie, to nie chcą gdzieś u góry, czy z zupełnie innej strony? O, może po prostu uda się przez to przeskoczyć. Podświetlaj urządzenia, które możesz zhakować. Robi się ciekawie, ale myślę, że za hakowanie to zabierzemy się w innym czasie. Zastanawia mnie to ich zgromadzenie, ruchu oporu. Halo? Ekspert od amunicji? Spoko, dobra, tam mamy coś. O, nie chcę umierać. Jesteśmy zbyt krótko w grze, zbyt młodzi. Tak, to. Dobra, jest szansa, że znaleźliśmy to tu? Nie!
said you made it out. I'd forgotten how it feels to simply sit in the breeze. Taste the sweetness on the air. Not listen to Mercer talk about their civilized culture. There are more colors than I remember. I have no names for them. We'll learn their names. We'll relearn all the Sarandu ways. Why do you think Alma waited to bring us here? Why didn't she check Tap before? Maybe it wasn't safe before. It's not safe now. Who cares? We are free! I want to run, until my lungs ache and my legs give out. We could leave, you know. Right now. Where would we go? Wherever we want. All of us! What do you think? You, me, Inela, Telan? We could live as Sarentu again. Alma brought us here for a reason. She's gathering everyone inside to talk. She must have a plan. Don't stay here for her. She wants to control you. All the humans do. No, they don't. Alma was always kind to us. The people here like her. And they're nice, aren't they? They seem nice. Priya let me use her radio. I believe they want to help us. Let's go see what Alma wants. Maybe it's something fun? I doubt that. Nord, please. Come on. Everyone's waiting. Fine, fine. Just give me a minute. The light is different out here. I want to enjoy it. Haven't we spent enough time in metal boxes? At least tonight, we'll sleep under the stars. Like our families did. Wygadali się, bo my idziemy na odprawę. Nieważne, czy z wami, czy bez was. Żebyśmy wiedzieli, po co nas w ogóle wybudzili. Znaczy, zakładam, że po prostu sytuacja już tego trochę wymagała. Wykonaj! I mamy dodatkowe projekty. Chce ktoś jakąś koszulkę z tych tam naszych znajomych? Bo jakoś jakby nie patrzeć, to nie starają się o to. I co, po prostu rozpocznij wytwarzanie? Jak to działa? Nie masz wystarczających materiałów. No to trzeba było od razu mówić, że nie mamy. Rozpocznij, okej. Okay. No i długi łuk. Też nie mamy materiałów, tak? Przypnij materiały. Rozumiem, jakbyśmy chcieli to sobie ulepszyć, to możemy przypiąć, żeby gdzieś tam znaleźć. Pójdziemy w świat. Pójdziemy w następnym odcinku. Jeszcze tylko tę odprawę bym zaliczył, żeby wiedzieć, po co my tu jesteśmy. O, są śmieci. Spoko, no to czuję, że odpali nam się mocne zbieractwo, jak będziemy biegać po świecie. Chociaż jak to w Far Cryach i tego typu produkcjach od Ubisoftu. Zobaczymy, co tam potrzebne. Przeszukaj. O! No! To do czegoś było, do tych lepszych strzał chyba było potrzebne. No, zobaczymy, czego nam tu trzeba i może nie będziemy wcale musieli aż tak bardzo zbierać tych rzeczy wokół nas. Gdzie jest Alma? John Mercer, founder of the TAP program. The Sarentu know him all too well, but for many of you, he is a new face. He has returned to Pandora as the executive vice president of Frontier Operations, alongside your old friend from TAP, Colonel Angela Harding, as his head of security. He is ambitious, self-serving, egotistical. And you worked with him. We have been fighting the RDA for many months now. What difference can this man make? Mercer's tactics are aggressive. That, coupled with his frustrations over TAP's failure, we need to strategize. Our outreach work with the nearest clans has been difficult. Some Aranahe were willing to fight, but after suffering losses on their side, they have since withdrawn. We haven't explored further than the Zeswa. They're fierce, but they're unwilling to make a human alliance. Your clan was one of travelers, storytellers, diplomats. Respected. The Na'vi might listen to you. Alma? We have a pollution spike close by. Like, really close. Check out the levels. RDA, it has to be. They're here. With Mercer. No, not him. Pollution is caused by RDA machinery. They must be setting up a regular drill site. Carving up the land. Poisoning it. Turning it to sludge. They've never been this close to HQ before. If they go wandering, they'll find us for sure. We're spread thin right now. Solek. Can you establish a safe perimeter?
Anka, try and reach Hajir over radio. I can try to shut down that drill site. I think I have the hang of Cid now. I don't think that's such a good idea. Let them go. I've seen them fight. They'll be fine. Okay, but be careful. The rest of you, get ready to intercept any other patrols. Keep your radios on. Be ready. If the RDA see you at their drill site, they will engage. Remember what I taught you. Craft your arrows, focus your senses. There are supplies by the main airlock, should you need. Już skorzystaliśmy sobie z nich, już skorzystaliśmy. No dobrze, a więc na tę nierówną potyczkę wybierzemy się już w kolejnym odcinku, no i zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. Może jak już tu jesteśmy, nie, to tu jest... O! A to tam, myślę, że coś z tej maszyny można wyciągnąć. Spójrzmy na łuk. No bo stać nas na wykonanie tutaj trzech strzał wybuchowych. Okej, to się może przydać na jakiegoś większego zwierza. Ale jak to działa, zobaczymy już w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.